Die Europäische Union hat das Einfuhrverbot für Getreide aus der Ukraine auf 5 weitere Länder ausgedehnt, darunter auch Polen. Zuvor hatten polnische Landwirte gegen zu günstige Agrarprodukte protestiert, denn durch den Import von etwa Getreide aus der Ukraine kam es zu einem Preisverfall. Spełniliśmy ich główny postulat, czyli wstrzymanie tej presji importu zbóż z Ukrainy. Dzisiaj nie ma tego zezwolenia, nie jest to legalne. Do 15 września co najmniej te zboża nie będą do Polski napływać. Jest możliwy tranzyt. Doch die Entscheidung aus Brüssel eines vorübergehenden Getreidebans stößt bei polnischen Landwirten auf wenig Zustimmung. Sie befürchten nämlich, dass sie in 3 Monaten vor den gleichen Problemen stehen werden. Dzisiaj jest mówione o tym, że będzie całkiem zamknięte, ale do 15 września to nie daje praktycznie nic. Rolnictwo to jest zawód nie na chwilę, tylko na lata. Rolnicy z dnia na dzień utracili korzyści, bo sprzedawali po o wiele niższej cenie. Dzisiaj praktycznie nie wiemy, co uprawiać, żeby to było sprzedawalne. Zachwiało to stabilnością, urwało kontakty nawet między młynami, mieszalniami pasz. Ten łańcuch kontrolowany od pola do stołu się urwał. My nie powinniśmy konkurować z Ukrainą, tylko jedni i drudzy eksportować, sprzedawać. Nach Ansicht von Experten würde es sich lohnen, die polnische Landwirtschaft zu fördern, denn sie sei nicht nur ökologisch und entspreche den EU-Standards, sondern sie trage auch zur Erhöhung der Ernährungssicherheit in Europa bei. Problem konkurencji ze strony ukraińskiego rolnictwa dla rolnictwa polskiego jest bardzo poważny. Z czego to wynika? Z tego, że Ukraina ma bardzo dobre warunki dla produkcji rolnej. Ma tańszą siłę roboczą. Lekcją do odrobienia jest to, żeby Polacy sami się przygotowali i ponadpartyjnie jakąś strategię opracowali, ale to jest też apel do Unii Europejskiej, żeby jak podejmuje decyzje, szacowała, jakie będą skutki tych regulacji. Blocking imports of the Ukrainian grain is a temporary solution. Does that not satisfy any of the parties? Considering the good of this cooperation as well as Ukraine's approachment with the EU, a systematic long-term solutions are needed. Magdalena Hodownik for Euronews from Rogów.